chciałbym o coś zapytać. Proszę. Przy kamerze. Proszę, jeśli proszę bardzo. Tutaj to miejsce 78 razy było miejscem przeznaczonym przez społeczeństwo, przez głęboko zaangażowane osoby w państwie do demonstracji uczuć patriotycznych w sprawie Smoleńska i w sprawie katastrofy. Dzisiaj wyście tutaj w to miejsce weszli ze swoją ideą. Jaka ta idea jest? Chodzi o to, że rok temu Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z rozwiązywania problemów takich związanych z problemem związanym z wyborem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i 10 listopada, dokładnie rok temu, przestało, jakby wycofało swoją skargę na to, co zrobiła Platforma pod koniec swoich rządów. Tak. I to chodzi o to, że to było rok temu. Ja uważam, dla mnie, bo to, dlatego tak. ten jakby ta cała sytuacja, żeby przypomnieć, że z takich małych rzeczy potem rodzą się takie problemy i kłótnie. Donaldy Trumpy takie, tak? Znaczy nie, kłótnie się między Polakami potem rodzą, kiedy się... Chciałbym zapytać, a co ma wspólnego ta demonstracja z etosem smoleńskim? Nie, ona nie ma nic wspólnego. No to ona się kończy za chwilę. Dlaczego, ona się za chwilę kończy. Dlaczego Zadrę taką wbijacie w etos narodowy? Nie wbijamy. Chodzi o to, że to jest budynek, w którym za parę lat będzie nowy prezydent, potem będzie nowy prezydent. Jest to pewna ciągłość. A jak się państwo przeniesie gdzie indziej, to no, co będzie? No, to będzie państwem zawsze. I trzeba będzie szanować państwo, i tak, trzeba szanować prawa. Ale jednocześnie nie można w to państwo... Nie, ale ja nie chcę nikogo tutaj jakby obrażać. My zaraz kończymy tą pikietę więc chcę panu i zostawiamy z powrotem miejsce państwu. A wy powiadomiliście Urząd Miasta o tej pikiecie i co Urząd Miasta na to? No nie wiem co, oni tam po prostu tam z policją jeszcze rozmawiają i tak dalej. Ustalaliśmy takie zasady, żeby tych właśnie państwu nie przeszkadzać. I proszę mi jeszcze raz wytłumaczyć, bo nie bardzo potrafię sobie wyjaśnić, jaki związek jest tej postaw politycznych PiS-u z katastrofą smoleńską? Nie ma żadnego. No to po co to zrobić koła zębate i zazębiać jedno? Ale to nie ma nic wspólnego. Chodzi o to, że 10 listopada, to jest zbieg okoliczności, 10 listopada rok temu PiS wycofał z Trybunału Konstytucyjnego skargę na to, co zrobiła Platforma. To ja panu powiem, że 11 listopada w 18 roku Niemcy podpisali kapitulację. Tak, tylko że ja dla mnie na przykład to, że ktoś... bo wie pan co to znaczy, kiedy oficjalnie partia rządząca wycofuje wniosek z takiej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, to ja dla osoby myślącego to co to oznacza? Czy jak oni chcą rozwiązać ten problem? Polityczny problem. Odbywał się swojego rodzaju patriotyczny wiecz przez 78 miesięcy. Dobrze, ale ja i moi przyjaciele jesteśmy głęboko zaangażowani w sprawy pamięci o katastrofie smoleńskiej. Ja to szanuję i w ogóle państwu nie przeszkadza. Nie za bardzo szanuję, skoro się przychodzi za 5-8 i to miejsce jest zabudowane inną ideą. Ale dzisiaj nie mógłbym tutaj nic robić później, bo już później są państwo cały dzień. Ja mogłem jedynie tutaj do... Ale czemu to miejsce? Przecież to trzeba petycję wziąć. Pałac Prezydencki, proszę pana. Pałac Prezydencki funkcjonuje w Belwederze. Tam jest tutaj najwyższy urząd. To tutaj prawdopodobnie nocą prezydent przyjął ślubowanie na przykład od tych zamiennych. Proszę zobaczyć, tutaj są... Ale to są odrębne sprawy, proszę pana. Ale ja w tej sprawie tu jestem. Ale ta sprawa jest dalece nieprzystająca do katastrofy smoleńskiej. Ale ja wiem o tym. W związku z tym mówię wam, dotykacie najgłębszych uczuć społecznych i patriotycznych. Ale proszę pana, my nic nie mamy wspólnego z polityką. Dla mnie konstytucja jest strasznie ważną rzeczą. Ale niech pan to jest zbiór, bo to pod głowę sobie nie mogę darować. A ja tutaj właśnie przyszedłem po to, żeby przypomnieć Polakom, co się stało rok temu. Ale Polacy prawdopodobnie dobrze wiedzą, co się stało w tenże sposób. Mogę pana prosić? Tak. Przepraszam bardzo. Mogą tam postać. Nie interesuje mnie, gdzie oni będą stawiać uczuć patriotycznych, używania przywiązania do polskiej tradycji i do polskiego obyczaju. Tutaj polską kulturę się poniewiera. A przecież może tam się postawić. Nie będę wyznaczał miejsca, proszę pana. Oni sobie robią na głowie postawę. Nie śpią na tym, proszę pana, robią co chcą.
sprawa jest taka, to miejsce poprzez obyczaj zostało zajęte przez Polaków, przez ideę, proszę pana, przez etos, przez pamięć, przez najpiękniejsze uczucia patriotyczne, jakie w narodzie się budzą. A oni przychodzą, proszę pana, i demonstrują co? Jaki związek ma jakieś posunięcie polityczne z katastrofą smoleńską? Tak, będziemy szczekać w telewizji. Nie wiem, co będą robić, tylko nie pozwólmy się wypychać kolanem na margines życia. Słusznie, bo nie tylko od takich sprzeciwiania się, nie tylko tak. To nie o sprzeciwienie, to chodzi o powagę. Wszyscy powinniśmy powiedzieć. To się chodzi o powagę. To się chodzi o powagę, proszę pana. No. Ten, kto wydał tutaj pozwolenie na demonstrację tego, to jest zakamuflowanym dywersantem ideologii narodowej. Polski spojrzy na życie. Proszę, ta policja. Dobra, idzie walcza. Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz. Ty tutaj, jakby nie było, patrzysz z góry na te wydarzenia. To jest 79. spotkanie obywateli Rzeczypospolitej w sprawie pamięci katastrofy smoleńskiej. I powiedz, co to znaczy, to co tutaj jest zademonstrowane, jaka jest wasza prawno-obywatelska świadomość tego wydarzenia? No jak to? To Kodowskie jest. No Kodowskie, a wreszcie koniec końców, kto tutaj 79 razy i pokazywał swój szacunek dla pewnych zespołu wartości. Tak, przede wszystkim dla osób, które zginęły w Smoleńsku. Tak, to jest to przeznaczone? Nie, to nie jest to. To jest to organizowane przez organizację. Więc pytam jeszcze raz, kto dywersję sieje i w jakim celu? Do godziny 8 panowie mają legalne podpowiedzi. Kto dywersję... Aha, od 8 przyzwoitości. Tak, a dywersję sieje nie kto inny, jak pani prezydentowa walka. Przez analogię to trzeba iść teraz do kościoła i tam rozłożyć bufet z piwem. I będzie analogia tego do 8, po 8 będzie komunia. Dobra, machaj na siebie. Machaj na siebie. A idzie tam. Nie rozumiem. Ale od 8 będę przyzwoity. Do 8 jestem łachudrą, tak? Nie, no dobrze. Będzie dobrze. Nie wiem, czy będzie dobrze. Jestem poruszony tym, co zrobiliście. Nie dlatego, że racja. Tylko dlatego, żeście zajęli to sobie miejsce. Czy to zostanie, tak? Nie, już sprzątane jest. A po co było wystawiane? Zarejestrowane zgromadzenie. A kogo te twarze skreślone przedstawiają? Czyje to są twarze skreślone powiedzieć? Kto to jest tutaj? Kilka lat temu chłopak położył tutaj makietę samolotu. To mu zrobili sprawę, że workami zaśmieca miasto stołeczne Warszawa. Jest w tym wyrok. Dlaczego analogii się nie stosuje prawnej? Nie mam zegarka na jeszcze. No to faktycznie deszcz pada, prawda? A który pan tutaj jest dzisiaj? A co pana to obchodzi, przepraszam? Nie, bo się ładnie palą, a pan tu gasi.
także zdejmują. Proszę pana, spokojnie. Proszę pana, spokojnie, no bo tutaj... No więc o co chodzi? No. No dobrze, pan nie powie. Ja tu skreślałem jeszcze, znaczy zadałem pytanie, wszystko trwało do internetu. Ja wie pan. Ale zaraz, ale ci to kto to są? Ci hodowcy i cały pan z pytaniami zadał. Kogo pan reprezentuje? Może pan mi powiedzieć? Samego siebie, a pan? A ja ojczyznę. Tak? A pan kogo? Tą samą ojczyznę. Co? Tak. Ale tyłem pan stoi do niej, proszę pana. Tyłem pan do niej. To pana też mogę stanąć. A pokaż pan, to wie pan po co mam nogi? Tak. Proszę pana, już wam się ta kadencja kończy, tak jak mierzycie. Dobra, się. Zostaw, bo oni się nie zaczęli, także nie skończą już się. Już wam się kończy, macie rację. Proszę pana, nie życzymy sobie tego typu komentarzy. Prawdy? Tak. I to trzeba się śpieszyć już przed pan. Zostaw to. Niech pan. Wie pan, niech pan tak cały czas mówi, to na pewno ja się pośpieszę. Tak. Panie, słuchaj, ty nie chodź tam, tylko tutaj 8:01, jeśli to będzie, zobaczymy co się stanie. Oni do 8 mają. Oni do 8 mają, zbieraj dowód. Rozumiesz? Która jest godzina? Mają 15 minut, to nie sprzątną przez 15 minut. 20 minut wam zostało. Nie poganiaj, kurwa, nie poganiaj, nie rzuci, to rozumiem? Nie rzuci, nie poganiaj. Patrz tam, to prosiłem. Ech, złota nie wolno. Pani obojętnie, no bo czego pani przeszła w tej chwili? No jak pani nie wie, to trzeba się zastanowić, panie. Proszę pani, bo niedługa administracja przyjdzie niemiecka i po rosyjsku będą nie do nas. Nie, pani nagrywa, bo ja nie wiem. No właśnie nie widzę krzyża i się zastanawiam. A to nie o krzyż idzie. Pani zobaczy, co zrobili z demonstracją, proszę pani. Bo kita jest ten... Jakie czynniki tutaj zadecydowały? No kot tu jest. Nie wiadomo, kto to jest, proszę pani. Na pewno wrogi wobec, proszę pani, tego, co naród myśli. Ale każdy przechodzi i nie wie co. Pogara wejdą niedługo tam.
zostawić te rzeczy? Ale to macie tutaj zarejestrowane. Może nie ma sensu, zostawić te rzeczy. Nie masz innych problemów w życiu. A to może zostawmy te rzeczy. No niech się palą. A to co sobie robią tutaj, siedzę. Już to spierdalać tam. No to ci to przeszkadza? Już to. Do Merkel. Do Bundestagu. Cholery wsiadzie jednak. Ale może być, biało-czerwona. Zarejestrowany. No tak. Ale niech pan... Ale niech to będzie ktoś, kto jest za to odpowiedzialny. Pamiętaj. No dobra, no ale... Pamiętaj. Ktoś to postawił, to chyba jest jego problem. Znaczy ja to postawiłem. No i ale no co? No i co? Szkodzi, że jest biało-czerwona i co? No nie wiem, bo państwo skazali. No ale no niech jest biało-czerwona. No nam biało-czerwona nie przeszkadza. Nie musi być krzyż stoi tam. Dobrze, jak pani Jurkiewicz powie, że zostawiamy, to mogę zostawić. A co, ustawiacie na krzyż? Możemy ustawić na krzyż. No ale po co? No ale czy pan Jurkiewicz mu każą to zabrać? Właśnie mówił, że on posprzątał wszystko. Jeżeli pan Jurkiewicz powie... Nie, naprawdę mówi, że on posprzątał. No nie wiem, co on mówił, rozumiesz, no jest biało-czerwona, krzyż tam stoi. Dobrze, jeżeli pan Jurkiewicz powie, że zostawić, to zostawię. Najpierw kurwa, bracie, diabłu świeczkę palili, a teraz będą palili, proszę cię, panu Bogu. Działeś. Tak, na siebie pojedzie. Co? Przed chwilą tak pojedzie. No właśnie, no. Interes, geszeft, bracie. Aby tylko się kręciło. I oni chcą mnie moralności uczyć. Oni chcą mnie wykładnie do etosu budować, proszę cię. Ja mam 72 lata. Już było sporo takich, którzy mieli ochotę się, wiesz, proszę mnie wychowywać. Ogarnąć. Tak. Ja to znam dobrze. I znam ciebie dobrze. Zobacz, jaką pani wie wpadli, bo to wszystko będzie do 8. A 8.1 już jest po wykroczeniu. Nie wiem, tu przyjdę na początek, a później o 13 pójdziemy na patelnię pod rąbę wnioskiego. Tutaj niby się litował nad nim Bąkowski jako senator, a oni mordę go z tą kopnęli w dupę. No. O, taka jest wykładnia tego całego interesu. I podejdź zapytaj dlaczego. Nie, no senator przyszedł i powiedział, żeby spierdalać, to mówił nam w dupę kopnę. A ma takie prawo, żeby powiedzieć, żeby no nie wiem, no, się zabrali? Ale tak powiedział. No tak chłop do chłopa, no, bo nie chcecie no, nie inaczej wiadomo, rozumieć. Chłop do chłopa, więc chciałem pójść, no. Inaczej nie chcecie zrozumieć, więc prawdopodobnie uprościł życzenie swoje. No to jest senator, to jest wybrany człowiek, nie ma czego kopać w dupę, no. Ale to on powiedział, że mnie kopnie w dupę, ja nie powiedziałem, to on mówił. Ja słyszałem przed chwilą. Arej. Czemu tak późno pan przyjdzie?
Dlaczego? Z reguły zawsze było na łatwą, to się paliło. A teraz wrogie w razie moce palą, a tych, którzy ma na narodowych świateł pamięci nie widzę. No. Rano jeszcze odbierałem. Panowie, jest taka propozycja, że może wykorzystacie to, co jest, żeby tego nie domontować. Nie, my, proszę pana, diabelskich świeczek nie będziemy co? Palić. No co to robić? No dobra, ale ja wiem. Tak? Czy jest co tak? Dobra. Niestety. Intencja była nieczysta. Już ten numer żył. Proszę państwa, jesteśmy tu świadkami zdarzenia, które powtarza się już od ponad 100 lat. Polska flaga przed symbolem kultury religijnej. Wypiera polską flagę. Ja, proszę pana, ja się zajmuję, dobrze, spokojnie. Pan jest w tej godzinie, nie przeszkadza, zwracam panu prawdą uwagę, że jest po godzinie 8. Przepełniając obowiązki prezydenta, pan Andrzej Duda, zwracam panu prawdą uwagę, proszę pana, że pan słucha. Jest po godzinie 8, proszę bardzo. Obiecaliście, że do 8 to nie będzie śladu tego. Dlaczego to leży tutaj? To jest ewidentne złamanie złej woli. To jest ewidentna zła wola tutaj. Czy panu to jest wyłącznie dobra wola? Jaka dobra wola? To zostawić i zrobić z tego. Ja zwracałem wam uwagę, że to miejsce jest wyznaczone przez naród i społeczeństwo. Nie, proszę pana, to nie jest. Więc jeszcze raz wam mówię, złamaliście zasady, które były przyjęte. Jest po godzinie 8. Po godzinie 8 i świetnik zostawiacie przed Pałacem Prezydenckim. A wy tu za chwilę będziecie ustawiali świetnik. Nasza sprawa. Nasza sprawa, proszę pana. 79 raz. 79 raz. Proszę pana. Są mądrzejsi i głupsi, nie? Proszę pana, są mądrzejsi i głupsi. Co mądrzejsi głupi. Jeszcze raz wam zwracam uwagę, przekroczyliście obiecaną godzinę 8. Która jest? 8:10. Słuchajcie panowie, trzeba się sprężać. Zakończymy śpiewać. Proszę pana. Proszę pana, zwracam uwagę, nie cicho, tylko zwracam uwagę, jest po godzinie 8, proszę pana, zajmują teren, który będzie wykorzystywany. Przepraszam, ja oficjalnie zamykam to zgromadzenie bez kontaktu. Pana co to się pytał pan? Gdzie jest ten realizator? A nie lepiej zrobić zdjęcie, nie liczyć? Zwolenie jest. Ale nic nie pali. A co miał on chodzi, Grudas? Łachudas. Która jest i z filmu, jeszcze raz zegar, jeszcze raz, przez to. Zapytać tych wszystkich. Po prostu wyobraź sobie, dupy dają, wycofują się z tego, co przez 79 razy uprawiamy co miesiąc. Odstąpili miejsce, bo ci chcą demonstrować, bracie, konstytucję, przekreślają, transparenty robią, krzyże kradną, wyrzucają. O proszę bardzo, to były krzyże, gdzie są teraz krzyże? Proszę bardzo. Kultura religijna przeszkadza. Thank you.
Bardzo dziękuję. A do czego ci, Czarek, do czego ci ten podarunek diabelskie świeczki? Do czego ci te świeczki? O co? Próbujemy w tej chwili... Jest po 8 godzinie, obiecano nam, ja tu stałem, obiecano nam, że do 8 będzie już koniec. Jaką prośbę? Ja rozmawiam. No i co z tego, a ja patrzę na to. Ale możesz pan nie krzyczeć, my mamy też... Ja patrzę na to, ja nie przeszkadzam. Tak samo mam prawo patrzeć i mieć wnioski, jak i wy. O godzinie 8 miało być to sprzątnięte. Panie krzyczy. W ogóle nie chodzi, proszę państwa, jesteśmy spokojni dzisiaj, naprawdę. Chcemy wszyscy wejść w święto niepodległości. Tak, święto niepodległości, tylko nie tyłem, nie tyłem, nie tyłem jeszcze raz ci mówię. A dlaczego? Co za tajemnice macie? Draństwo zrobione. Co tu było? Tu konstytucja była przekreślana. Tu było... O co? O jaką prośbę? Czego? Tu o 8 godzinie porządek powinien być. Wasze znicze tam stoją. Tam stoją wasze znicze i się śmieją ludzie z tego powodu. Tacy macie ideologię, takie to macie. Nie ma prośby. Myślę, że jeszcze pan pamięta sytuację z pana żoną. Przywołuję. No i co z tego? To jeszcze pamiętam, że chrzest Polski pamiętam jeszcze parę wojen jeszcze. Nie, jeszcze raz ci mówię, o godzinie 8 miało być uporządek. Bo jesteś sojusznikiem draństwa. Dlaczego pan nam nie? Jesteś sojusznikiem draństwa. Mówi się godzina 8, koniec. Nie zdążyli to, co dzieci są, nie wiedzą, co robią. Jeszcze więcej dzieci powinni postawić. Proszę. O co prosić? O co? Że pan nie krzyczy. Że demonstrują dranie to, co chcą. Tutaj się... No i dobrze, nie Gazeta Wyborcza pokaże, co jest. Co ty mnie tu przynosi? Ja nie potrzebuję, nie potrzebuję z tobą w ogóle mieć kontaktu żadnego. Weź zobacz. O godzinie 8 człowiek idzie, mówi, że zamieniają flagę na znak kultu religijnego. Już nie zamieniają, spokojnie, wszystko spokojnie. Znak kultu religijnego. Proszę pan. O co prosić? O to, żebym tolerował draństwo, nie będę tolerował. Proszę panów, bardzo prosimy, że już prosimy o miejsce. Ale oni znieważają demokrację prawdziwą, a nie. To nie jest ich demokracja. Przeciwko wam robią manifestacje, kot. A pan się z tym godzi na litość boską? A o co chodzi? To było legalne zgromadzenie. Tak, do 8. A co się działo przez 5 lat? Szanowny panie, tu ludzie obrywali pały, aresztowani i sprawy mają w sądzie. I nic z tego nie dzieje się. O co chodzi? Chodzi o to, że ludzie mają w sądzie sprawy. Jest kultura, godzina 8 zakreślona. To nie ta Polska. Polska jest podzielona. Co się stało z Ameryką wczoraj też. Ameryce też się podzieliło. I to czy u nas robi, jest wielkie zagrożenie całego świata. Nie wiadomo, co nas spotka. Ja jestem... Już. Możemy tylko, żeby ładnie było, nie? Przyjdzie razy na 10 minut. Ja tu 79 razy byłem. 79 razy zostałem. I nie zamieniam biało-czerwonej na kultową, jednostkę, jak żeś to powiedział. Pamiętaj, tylko chore słowo ludzie potrafią w ten sposób interpretować. Głośnik kolumny dalej krzyknął dzisiaj, że stanie krzyż. No, co im ma do tego piernik do wiatraka, krzyż im przeszkadza. A zapytam, co wam flaga przeszkadza? Flaga? Nie, proszę pana. 37 miesięcy tu stoimy, proszę pana, i co? A wy się wepchnęliście? A co wy robicie z Polską? Niech pan powie. Co wy robicie z Polską? Dzielicie ją. Proszę pana. Jakie wasze są ideologie? Nie macie. Straszne to, co dziś się stało. Boli moje serce. Tyle miesięcy tu jeszcze, tyle lat. A tak naruszono. Kto to wydał zezwolenie? Przecież tutaj, tu się odbywał patriotyzm przed 6 lat i 7 już będzie niedługo. Cała Polska była. A ci robią snu z Polski.
i zajął się pod flagę polską. To jest miejsce upamiętniające dzisiaj miesięcznicę, a wy żeście weszli swoimi butami. No to jest bolejące. Kto dał zezwolenie, to naprawdę ktoś nie wie, co znaczy ojczyzna. Jest to bardzo bolesny dla nas cios. Tablica haniebna przed chwilą, która stała skreślonymi głowami, to przecież to jest przeciwieństwo do ojczyzny. Jak można robić twarze publicznie przekreślone? Nie, no. Pan jest tu pierwszy raz? Nie wie pan, co my tu robimy? Ja właśnie wiem, co robi i pytam, co to jest, to powiedzą. Wspanale. Jakby pan tak mniej krzyczał, to by było lepiej, bo to wszystko idzie na kamerę. Na kogo mniej krzyczeć, a więcej na kogo? W ogóle zachowywać się w miejscu tak trochę. Tak, właśnie trochę. Ja tu 79 raz przyszedłem. 6 lat. Czekamy teraz na pierwsze decyzje. Czekamy na decyzje, oczywiście czekamy na decyzje personalne. Na kurze retoryka, która nas zmieni, będzie realizowała interesy. Tym, którzy poświęcili wiele, wszystko, czasami całe swoje życie, aby tę niepodległość odzyskać, ale również ogromne. A koniec roku liturgicznego jest taki bardzo ważny swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją. Zobaczę, co kot zrobił, smród pod pałacem. Przed, tak? No, wszystko nagrane jest. Dzisiaj? Tak, no te znicze. Proszę pani, do tego. To zatrzymam, co się dzieje, co
ale znicze zostały hańbiące. Przepraszam, proszę troszkę do ciała. A czego pani zabroniła kręcić mój kościele, proszę powiedzieć? A tu pan Bogu teraz świeckie, czy diabłu ogarek pani? Czegoś podobnego to coś... Proszę się nie oglądać, proszę pani. Proszę się nie oglądać, bo tam wykładnia ideowa po drugiej stronie, a tu znicze pamięci. Każdego 10 dnia miesiąca stajemy na tym miejscu. Mam takie poczucie, że jesteśmy winni im ten dzień, tę pamięć. Bo 10 kwietnia 2010 roku, można by powiedzieć, zostali samotni na ziemi smoleńskiej. Dzisiaj chcemy wspomnieć, chcemy zobaczyć ich twarze. Chcemy ich Bogu polecić, dziękując za ich życie, za to wszystko, co dali swojej ojczyźnie, o którą dbali, której chcieli, aby jej niepodległość ciągle trwała, najpierw w sercach, a potem w całej ojczyźnie. Dzisiaj chcemy w sposób szczególny naszą modlitwą otoczyć naszego świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej, prosząc dla nich o dar życia wiecznego. Trwamy też w miesiącu listopadzie, kiedy w sposób szczególny przypominamy sobie i wierzymy w tę tajemnicę obcowania wszystkich świętych. Wiemy, że i wierzymy głęboko, że są w niebie, że również z nami tutaj przystają razem z nami do tej modlitwy, którą chcemy za nich dzisiaj powierzyć. Chcemy ich otoczyć właśnie naszą modlitwą, pamięcią i prosić, aby każdego dnia byli otaczani przez całą ojczyznę pamięcią i szacunkiem za to, co zrobili dla ojczyzny, ale również za to, że swoją polską krew przelali tam, na smoleńskiej ziemi. Niech Bóg miłosierny obdarzy ich łaską oglądania swojego oblicza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światu dziku i zaniechaj świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światu dziku i zaniechaj świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światu dziku i zaniechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I polecamy Bogu, za wstawiennictwem świętej Matki Bożej, naszej Królowej Polski, naszą umiłowaną ojczyznę, prosząc dla niej o pomyślność, o błogosławieństwo, dla rządzących go siłę, dary Ducha Świętego, aby byli mocni, aby się nie poddawali, ale wiernie trwali na straży niepodległości naszej ojczyzny, żeby umiłowali swoją ojczyznę i trwali przy tym, co jest wartością naszej ojczyzny. Bóg, honor i ojczyzna. Niech Pan obdarzy nas wszystkim pokojem, jednością i wszelkim dobrem, abyśmy wszyscy pragnęli dobra dla naszej ojczyzny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławienny Księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Panie Boże, wielkie zapłacz. Kotowskie zniczy ze zechnęła, ale na Polsacie ludzką słuchacie, jak ja tu wołałem o Polskę. Nie dali filmować i w kościele, co jest dziwne. No właśnie. Bardzo jest zbulwestrowany. Polska to była jej siostra. Ona pracowała w szkole. Na Polsacie ludzką posłuchajcie moją gorączkę, powiedziałam mądrze. Ona grali mnie, będzie cała Polska słyszała. Ciekła krowa. A ja tak nagrałem parę. No i dobrze, zrobiłeś. I o tym, że nie dali mi filmować w kościele. Mówka. Panie Jusiu. Wstyd i hańba. Tak, to jest wstyd i hańba. Te znicze, które są tutaj złożone, to są znicze KOD-u. Tych drani, którzy w tej chwili zarzucają prezydentowi Rzeczypospolitej krzywoprzycięstwo i ugarstwo. Obelgami obrzucają wszystkie wartości naszej ojczyzny. Przyszli tutaj dzisiaj o 8:00. Właściwie wcześniej ułożyli tych zniczy, nas nosili obelg i demonstrowali. I mówią, że to jest ostatnie ostrzeżenie. Dla kogo? Dla nas. My tu 79 razy jesteśmy.
79 razy, to jest 6 lat, okazuje swój szacunek. 1050. Co? A to w Polsce? A dni? Nie, 1050 lat jest. Tak? 1050 lat to jest chrzest, to jest duchowość nasza. Tak. I mieli, kiedy żeśmy protestowali, to powiedzieli, że te znicze do godziny 8 zostaną usunięte. Proszę, popatrzcie, jak wygląda rzeczywistość. Jest to zarysowane. Zobaczcie, jaka wygląda rzeczywistość. To jest efektem negocjacji, złych negocjacji tych, którzy odpowiadają tu za porządek i ład ideowy. A tym, co się dzieje. Nie można chodzić do kościoła, pić wódki i spać na ołtarzu. Tu było miejsce naznaczone tosem pamięci. Tutaj przychodziliśmy z najczystszymi uczuciami. Okazuje, wreszcie co się zrobiło, ten brudas, który tam stoi, wysyła pod naszym adresem ostatnie ostrzeżenie. Zobaczcie, to jest nie do przyjęcia. Takiej Polski nie chcemy. Tego porządku ładu nie tolerujemy. To jest obelga dla nas wszystkich. Jeśli się na to zgodzimy, tu ten znicz jest tu zepchnięty. Tam jest demonstracja. I wreszcie mówią, że będzie egzystencja. Ta, i ludzi wyrzuca na noszach na ulicy. To haja robi. I zabierają im korito! Szuści! Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Całuję się ręcznie na rękę. Jakiego całują? Nie dano mi filmować w kościele, co się zdziwiłem. Bardzo dobrze. Proszę księdza, na ręce kapłana, na ręce tego, komu ufamy duchowo. Składamy w tej chwili wielką skargę moralną. Co się stało? Dlatego, że tutaj to, co się dzieje, to jest wielka prowokacja. Nie wiesz, jaki świecie zjak, nie wiesz, co tu się dzieje. Dobre, biało-czerwone znicze. Tak, tylko, że postawione w złej intencji. Kodowski przyszedł tutaj, rozparł te wszystkie transparenty. To jest wykładnia i to wie o tej intencji. Ja wiem i informuję kapłana, żebyśmy nie uprawiali obłudy. Żebyśmy nie robili. To znaczy, że co? Klękamy, modlimy się, zapraszam. No, modlimy się. Modlimy się. Ale nie usuwamy zniszczeń. Proszę bardzo, modlimy się. Nie usuwamy zniszczeń. Tak jest. Proszę uprzejmie, modlimy się. Niech ksiądz pokaże, że w granicy się można modlić. Czeka. Ten miał Krzysia, oni tu zniczek kładą. Wstyd, wstyd. Które tutaj okazało się publicznie, żebyśmy się modlili. Więc proszę bardzo, proszę księdza, bardzo proszę. Nic nie usuwamy, niech będzie. Tak, tylko... Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego mojej ojczyźnie, bo zdrajcy chcieli, żeby jej nie było. Nie dano mi kreśli na kościele, to nie. Nie wiem, bo jestem zdziwiony w ogóle, czy... Nie. Ale czy ja coś bez... Nie przesadzili. Tyle znajomy i się boją kamer. Stelam z nimi. Naprawdę kręcę i się boją. Dlatego nie dali mi kręcić. Do środka? No, to się dzieje do kościoła.
niegodziwości i zasadzku złego ducha, bądź naszą obroną, aby Bóg obronił naszych, pokornie o to prosimy, a Ty, Bogu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nad głowem dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Powietrzny pokój dla ofiar zamachu smoleńskiego, dla ofiar seryjnego samobójcy, dla ofiar nieznanych sprawców, wieczny odpoczynek radzi im dać, Panie, a światłość wiekuista nieba im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życzę swobodności, nadzieją nasza. Witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc płacząc na tym błyskadole, przeszedzą orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas wróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Mario. Modlitwa przy krzyżu trwa. Oby krzyż stanął tutaj i pozostał. Oby krzyż był znakiem zwycięstwa, które Chrystus odniósł i do którego nas wzywa. Chcemy być uczestnikami przejścia przez krzyż do nieba, przez krzyż do chwały zmartwychwstania. Chcemy być uczestnikami doczesnego zwycięstwa, które tylko w krzyżu może się dokonać. Oby krzyż tutaj stanął i pozostał w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Udzielę błogosławieństwa. Księże Stanisławie, w tych okolicznościach proszę o błogosławieństwo. Brońcie krzyża od Giewontu po Bałtyk, święty Jan Paweł II. Pan z wami i z duchem Twoim. Jeszcze proszę o interpretację tego zapisu, który tam jest. Jak ma się to mieścić w naszych sumieniach? Ale to nie ma nic wspólnego z naszych sumieniach. Zaraz. To już były egzorcyzmy. Powtórzycie? Tak. A jakoś nie skuteczne. Tak, oczywiście, bo nie są skuteczne. Nie są skuteczne. Już nie wiem, proszę księdza, bardzo proszę. Dzielą Polskę, a tu znicze położyli swoje. Na niebios królowo. I pani anioł, te, która otrzymała się od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Pokornie Cię prosimy, rozkaż chłopcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, trąciły do piekła. Amen. Święty Michale, Archaniele, a przeciw niegodziwości, zasadzko złego ducha, bądź naszą obroną. Oby bo Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zguby dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Idź precz, szatanie! Idź precz, szatanie! Idź precz, szatanie! Idź precz, szatanie! Przyjdź do góry, różanie. Bolszewika, goń, goń, goń! Góry, różanie, dzwoń! Bolszewika, goń, goń, goń! Góry, różanie, dzwoń! Bolszewika, goń, goń, goń! I z duchem Twoim! Amen. Bóg zaparł Ojcu za modlitwę. Czytam, ale niekoniecznie przeczytać. W gruncie krzyża od Giewontu do Bałtyku święty Jan Paweł II. Zakopane krzyż. Bóg zapłać. Już pan zrobiłem. Ale chyba zrobisz coś. Bo właśnie. To jest. Dzisiejsze będzie spokojnie. Kodowskie, a to. Wiem, ale przez panu prezesem dzisiaj pytanie być. Co nas obchodzi, nie się kotuje? To nie to, że nas obchodzi, tylko to jest globalna robota.
kościele nie dali mi kręcić kamerą. Musimy sobie po prostu z tego zdawać sprawę. Nic nie ma, przegrani jesteśmy. Przegrani. My? Dlaczego? Oczywiście. Dlaczego? Mówię, żeby posprzątali. To jest nie hańba. Nie, proszę pani, to jest nasza, to jest wina tego, kto to organizuje dzisiejszą uroczystość, że Cezary Jurkiewicz Łobuz układa się z nimi. Więc wyzwali mnie, ile weszło, proszę, od najgorszych mnie wyzywali, że zwróciłem uwagę, że nie chce się tutaj, proszę pani, w tym interesie odnaleźć. Krzyż jest silniejszy. Trzeba teraz się przychodzić. A dlaczego wybrali, proszę pani, tak wykonaliśmy? Należy jako obywatelom. Proszę bardzo, masz. Ja to wszystko rozumiem, tylko oni panu powiedzą to samo, że oni są. No to powiedział mnie, że to jest ostatnie ostrzeżenie, to powiedziałem, bruda się do łazienki. Wymyć się. Dziękuję bardzo. Ale ja uważam, że ich czas jest powiedziany. Pani, nasz czas. Ale już swoje zrobili. Nasze, pani się mieści w głowie, żeby kiedyś coś komuś coś podobnego zrobić. Świnie nam podłożyć. Pani odwróci się. Proszę pani, niech się pani odwróci, to jest im wykładnie. To jest im wykładnie. To znaczy, że to, co jest, to nie wolno im nosić, bo to jest na nas użyte. To są nasze rzeczy. Ale skoro już przynieśli stoi. Niech książę skończy o tę komunię. A zatem wielu ludzi nie wie, kto to postawił. Niech naród się rozwija. Niech naród ma zdobywa wiedzę, bo jak będzie ciemny, to będzie i ciemno w ojczyźnie. Ta miła pani chce coś mówić. A niech powie, jak ja do pracy muszę iść, bo mnie zamordują. A pan będzie dobra. Dobra. Tak, jest przede wszystkim prośba, żeby mieć w całym zdaniu, niżej mikrofon, tak, dobra. Powiedz im, żeby się przenieśli. Zapraszam. Gdybyśmy księdza poprosili obok pana tutaj. Teraz cisza, nagranie. Teraz tak, uwaga jest natury technicznej. Mniej więcej w takiej odległości. Nie za blisko. Nie za blisko też, bo... I nie za daleko. Robimy temat ciężki i trudny dla wielu rodzin, bo ekshumacja. Nie wchodź w tym tutaj. Ekshumacja. Jest to te... Po co to w ogóle rozgrzebywać teraz? Tą całą sprawę. Proszę niżej mikrofon. Dobrze. I teraz tak, całym zdaniem mówimy, dlatego że moich pytań słuchać nie będzie w ogóle. Dobrze. Sekundę, tylko wyostrzymy. Ekshumacja to jedna z czynności procesowych, niezbędnych czynności procesowych, która pozwala zamknąć ze skutkiem prawnym śledztwo. Otóż 79 miesięcy temu, 10 kwietnia 2010 roku, na terenie